Dziś zapraszam Cię na pierwsze wideo z nowej serii. Ta seria będzie nazywała się Powiadomienie o nowym trendzie, a żeby nie było tak długo, to z angielskiego będzie to Trend Alert i pierwszy temat to dekolt typu hiszpański, czyli Carmen. W nowej serii będę opowiadała o różnych trendach. Niekoniecznie tych, które są super teraz, ale o takich, które nawet utrzymują się od jakiegoś czasu. Na pierwszy ogień postanowiłam wziąć dekolt, który jest bardzo popularny w wielu sukienkach letnich, bluzkach letnich, czy nawet takich kreacjach weselno-imprezowych, czyli dekolt, który prezentuje ramiona. Dekolt Carmen to jest taki dekolt, który jest poziomym dekoltem, ale jest bardzo otwarty. Może być taki zupełnie gładki, a może pojawić się z falbanką, czyli faktycznie wtedy przypomina taką hiszpańską bluzkę czy hiszpańską sukienkę. Po pierwsze będę zastanawiała się, dla kogo ten trend, dla kogo ten dekolt, a po drugie będziemy też rozważać hipotetyczne sytuacje, kiedy można go zastosować jak bardzo chcemy, ale nie możemy. Dekolt typu hiszpańskiego, typu Carmen, to jest dekolt, który eksponuje i poszerza ramiona. Wszystkie poziome cięcia, które mamy w swojej sylwetce, w swoim ubraniu, poszerzają daną część ciała. Jak można to rozpatrzyć, jeżeli chodzi o typy sylwetek, czyli o kobiece ciało? Ja pracuję na 9 typach sylwetek. Jeżeli jeszcze nie oglądałaś wideo odnośnie tych typów sylwetek, to teraz w karcie pojawia się, czyli tutaj nad moją głową pojawia się opcja, żeby przełączyć się na ten film i uzupełnić informacje, ale też ten link pojawia się pod dzisiejszym wideo. 9 typów sylwetek. Tam mamy różne sylwetki, które są sylwetkami proporcjonalnymi i takie sylwetki, które wymagają jakiejś korekty. I teraz kto nie może nosić dekoltu typu Carmen na pewno? Na pewno nie mogą nosić te kobiety, które mają szerokie ramiona i wąskie biodra, czyli sylwetki Y i sylwetki T. Jeżeli chodzi o to, kto jak najbardziej powinien nosić dekolt Carmen, to oczywiście sylwetka A, bo ona mocno prezentuje i poszerza linię ramion. Kto również zazwyczaj nie będzie chciał nosić sylwetki, sukienki czy bluzki z dekoltem Carmen, to może być sylwetka I, ponieważ ona zazwyczaj jest dosyć szczupła, wręcz można powiedzieć chuda, koścista i nie zawsze będzie chciała prezentować właśnie kościsty obojczyk czy kościste ramiona. Bardzo pięknie w tym dekolcie będzie wyglądała sylwetka E, ponieważ przyciągnie tą uwagę do góry sylwetki, a sylwetka E jest sylwetką o drobnym wzroście, co sprawi, że ludzie patrzący na nią będą kierowali swoją uwagę do góry, co przy takim niskim wzroście jest bardzo korzystne. Sylwetki klepsydry, czyli w moim przypadku to będzie sylwetka X i sylwetka S. Bardzo pięknie będą wyglądały w takim dekolcie, chyba że z jakiegoś powodu nie chcą odsłaniać linii ramion. Oczywiście również sylwetka H, sylwetka E, przepraszam, o niej jeszcze nie mówiłam, to są sylwetki, które jak najbardziej mogą również taki dekolt wybrać. No ale teraz pytanie, jakie opcje, jakie ubrania mogą być właśnie z takim rozwiązaniem? Na pewno będą to sukienki. I te sukienki mogą, ich jedyną ozdobą może być właśnie ten dekolt, a cała reszta jest bardzo prosta. Więc wtedy takich sukienek na pewno nie będą wybierały Y i T. Czyli te, które nie mogą, nie powinny nosić. Cała reszta zostawiam Wam wolny wybór. Natomiast jeżeli sukienka będzie miała w jakikolwiek sposób ozdobny dół, czy to będą jakieś aplikacje, czy to będzie rozszerzenie tej sukienki, czy ona będzie suknią balową do samego dołu, czy będzie to jakaś taka bardzo księżniczkowa, taka trochę beza, to wtedy ta linia ramion zostanie złagodzona, to znaczy zostanie zrównoważona i wtedy nawet, jeżeli jesteś Y i T, ale ten dół jest po prostu na maksa szalony w sukience, myślę, że będziesz mogła zaryzykować i przymierzyć taką sukienkę, zobaczyć jak się w niej czujesz, bo wtedy będzie równowaga za pomocą tego takiego szalonego, mocnego dołu. Ale co zrobić, gdy ten dekolt Carmen, dekolt hiszpański jest w bluzce? No i tutaj oczywiście najprościej można by było powiedzieć, że dla Y-ów i dla T najgorszą opcją będzie, jeżeli ten dekolt poziomy pojawi się w białej bluzce albo w bluzce, która jest bardzo wzorzysta, bardzo taka szalona i do tego zestawimy ją na przykład z czarnymi, obcisłymi rurkami. Czyli coś, co jest białe, coś, co jest wzorzyste, szalone i jeszcze ma ten dekolt poziomy, bardzo przyciąga uwagę, bardzo eksponuje górę sylwetki, natomiast te czarne rurki jeszcze bardziej zmniejszą, jakby zminimalizują tą ciężkość, właściwie lekkość dołu. To jest najgorsza opcja dla Y i dla T, a jedna z lepszych dla na przykład sylwetki gruszki, czyli A. Natomiast jeżeli w jakikolwiek sposób ta bluzka z dekoltem Carmen będzie również zrównoważona ciekawymi, szalonymi, jakimiś ekstrawaganckimi spodniami i do tego jeszcze butami, wtedy będzie o wiele lepiej. Także musisz pamiętać o tym, że pomimo tego, że coś teoretycznie nie jest dla Ciebie, jak to odpowiednio zestawisz, to może się okazać, że będziesz mogła to nosić. Podsumowując, dla kogo tak zero-jedynkowo jest dekolt Carmen? Najlepszy dla sylwetek A i E, najgorszy dla sylwetek Y i T. Cała reszta jak najbardziej może go nosić, jeżeli tylko taka opcja się podoba. Jeżeli chcesz jakoś uratować tę rzecz, ten trend, bo bardzo Ci się podoba, kombinuj, staraj się wymyślić coś, co zrównoważy jeszcze to powiększenie góry Twojej sylwetki. Mam nadzieję, że taka seria, takie krótkie wypowiedzi odnośnie jakiegoś konkretnego trendu będą Wam się podobały. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie i może macie dla mnie jakieś podpowiedzi tematów, które najbardziej Was interesują. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, serdecznie Cię do tego zapraszam. Będziesz wtedy powiadamiana o najnowszych wideoporadnikach. Teraz się już żegnam. Do zobaczenia następnym razem.